Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, pogoda nas nie rozpieszcza, jesteśmy już po pierwszych przymrozkach, zatem jak nie być zaskoczonym nad ranem niemożnością otwarcia naszego auta, jak szybko odparować szyby, jak zapobiegać takim rzeczom, o tym dzisiejszy odcinek, także zapraszam na rozmowę z ekspertem. Dzień dobry Panie Robercie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie Robercie, jesień, pogoda zmienna, prawda? W dzień ciepło, w nocy zimno, mieliśmy już przymrozki w naszym regionie i wiążące się z tym niespodzianki. Generalnie kierowcy są przeświadczeni, że dla samochodu mamy tylko okres letni i zimowy, ale również jest jesień, również jest wiosna, dość podobny czas, prawda? I mamy nad ranem najczęściej pewne niespodzianki typu najczęściej występujące zamrożone szyby, prawda? Zamarznięte zamki w drzwiach, uszczelki. Czy możemy temu zapobiec? No aura zaczyna się jakby dokuczać nam, może powiedziałem zaczyna nam dokuczać, tak, ale jest typowy, coroczny problem wszystkich kierowców. No tutaj trzeba było przygotować się, żeby uniknąć takich problemów jak niemożność otworzenia drzwi, tak, czy przymarznięte wycieraczki do szyby, czy też zaparowane szyby w pojeździe, tudzież inne rzeczy związane z temperaturą obniżoną. Odnośnie nie możemy otworzyć drzwi, prawda? Czyli najprawdopodobniej przymarznięte uszczelki. Czy jakoś konserwujemy takie uszczelki? No tu trzeba jakby przeciwdziałać, troszeczkę wcześniej się przygotować. Tak trochę zbierałem myśl, no i myśl dogoniła mnie. Czyli tak, trzeba zadbać o te wnętrze pojazdu, czyli ja bym prywatnie tak robię, zadbać o wnętrze pojazdu, czyli go tam troszeczkę wysprzątać, odkurzyć, wysuszyć to, co się jeszcze można wysuszyć o tej porze roku, tak, jakieś te dywaniki, które nie gumowe, a materiałowe, tekstylne, to można zrobić, wysuszyć. Można sobie przygotować też grubszy kartonik, żeby przyspieszyć proces suszenia, czyli położyć go pod wycieraczkę, tak, między wycieraczkę a dywan w pojeździe. To też robi jakiś tam rezultat dobry. Można tak zwany sztuczny piasek z kuwety, tak, w aucie umieścić pod fotelami w jakichś takich woreczkach, które przepuszczają oczywiście wilgotne powietrze do wewnątrz. Do woreczka zmienić filtr kabinowy, żeby nie mieć problemu z zaroszonymi szybami. No właśnie, bo czasami zapominam o tym filterku, który jest, nawet czasami niektórzy mogą nie wiedzieć, że mają. Brudny filtr plus brudna szyba, no to trudność z odparowaniem. Dokładnie. I sam filtr czasami też jest zawilgocony po prostu, bo jest stary, jest mokry i on sam oddaje z siebie to wilgoć do góry na szyby, tak? Następnie płyn do spryskiwaczy. Ja osobiście dzisiaj wypryskałem go podczas jazdy, myjąc szybę skutecznie nim. No i zalew zimowy, żeby nam nie zamarzł, czy też nie zaczął przymarzać, tak, w górnej części klapy, tak, gdzie jest najbardziej narażony na te warunki atmosferyczne, takie bezpośrednio, od razu, tak, czyli tam wystarczy tam minus, załóżmy 2, minus 3 i nam zamarza ta górna część tych spryskiwaczy, tak, czyli dysze wylotowe. Tak, czyli wężyki, prawda, dysze, tak, wylotowe zamarzają i przez pewien okres, póki się nie rozgrzeje, nie mamy możliwości, nie mamy umycia. No to tutaj zalać ten płyn, oczywiście przepuścić ten płyn przez układ zimowy, żeby nie zostało nic starego, no to można wcześniej zrobić, no to uniknie dużo, wielu problemów po prostu unikniemy, nawet związanych z taką przypadłością jak rozmrożenie, czyli rozerwanie przewodu dyszy, rozerwanie silniczka, to takie jakby podstawowe rzeczy, które trzeba wykonać, no, dla bezpieczeństwa, tak, tego naszego, które zapobiegnie, tak, nam możliwość nieskutecznego otwarcia drzwi, no, nasmarować zamki, tak, do wewnątrz wkładki
najlepiej to było wydmuchać tam w CPN-ach, bo nie trzeba jechać do warsztatu. W CPN-ach są takie dmuchadełka do dmuchania kół, tak? Można tym sobie samemu wydmuchać tylko wkładeczkę. I tam jakiś środek tak, taki zimowy, smarny i zapobiegający właśnie zamarzaniu wpuścić do tego zamka. Możemy samodzielnie posmarować uszczelki, drzwi, tak, wszystkie takie. A zapytam, czym smarujemy uszczelki? Bo jeszcze dawna metoda, prawda, troszeczkę świeczki, czyli wciąż używana? Jak skuteczna, to używana. My osobiście używamy wazelinki. Wazeliny. Tak, tak. A też są różne środki w atomizerach, w sprayach, w innych rzeczach. No, każdy będzie pewnie odpowiedni i praktyczny, bo chodzi o to, żeby zatłuścić, tak? No trzeba uważać, żeby nie przesadzić z tym zatłuszczeniem, bo mamy jeszcze ubrania, tak różne ubrania, jasne, przeważnie na jasnych. Potem się zbiera jakiś brud, kurz i ocieramy się ubraniami i mamy jeszcze ubrania do prania, więc wydaje mi się, że najlepsze było pewnie wazelinka techniczna, dobrze wtarta, potem wytarta i to już zapobiegnie nam przy marzaniu, tak? Co pan sądzi, bo jeżeli chodzi o zamarznięte szyby, prawda, oszronione mocno, niektórzy polewają ciepłą, gorącą wodą. Czy to skuteczność jest, ale ryzyko? Ryzyko ogromne. Sam kiedyś doświadczyłem takiej sytuacji. Polewałem, było dobrze, aż w końcu było źle. No i pan, który montuje szyby, zarobił, tak? No to czyli... Rozumiem, że pękło. Rozumiem, że pękło. Tak, więc tutaj lepiej jakiś odmrażacz. Też są takie do kupienia. Dobra skrobaczka, oczywiście nie pogięta, nie w jakiś sposób nie zdeformowana, żeby nie tej szybki nie podrapać, tak? Nie porysować, no bo później w nocy będzie problem właśnie z jazdą tak komfortowo, bo refleksy tak świetne będą się rozpraszały. Więc to wszystko tak rozważnie, tak, w tym przygotowaniu. No mi się wydaje, że tego typu czynności wystarczy zupełnie, tak. I tu warto mieć te wszystkie rzeczy wcześniej w aucie, bo no teraz później będzie za późno. Teraz to jest bez problemu, bo sobie każdy tam może to pomalutku, tak, w wolnym czasie siebie skompletować, przygotować i po prostu go ta temperatura zupełnie nie zaskoczy. Tutaj też dobra rada przy skrobaniu, prawda, szyb, że staramy się nie skrobać brudnych szyb. Mieliśmy wcześniej, prawda, ubłoconą czy dość mocno brudną, gdyż skrobanie szyby brudnej, gdzie na której jest kurz, piasek, prawda, no wiąże się ewidentnie w 100% z porysowaniem i z tymi refleksami, o których... Dokładnie tak. Ja to jeszcze prywatnie mogę powiedzieć, że jestem zwolennikiem częstego mycia, tak? Bez wosku, bez wycierania, bez innych rzeczy, ale po prostu mycia i zwracania uwagi na dokładne umycie w spoinach auta, czyli tych wszystkich łączeniach, gdzie są tak zwane te szparki, żeby to wypłukiwać. I to też zapobiega to jak to rysowaniu szyb bocznych, bo boczne szyby też rysują się od spuszczania w dół, kiedy w uszczelkach jest piasek i kurz, tak? No więc takie te mycie podstawowe, myślę, że za 5 zł można już szybko umyć i to w zupełności wystarczy, a na pewno to oszczędzi uszczelki, wszystkie szyby, tak, pióra, wycieraczek, no po prostu. W zimę szczególnie, tak, bo tu mówimy teraz o jesieni, ale w zimę to też ta sól jest wypłukiwana. To jest bardzo, bardzo dobre i naprawdę to auto jest oszczędzone przed. Nie słychać jak chrupie, tak, korozja go. Jeszcze tutaj nie wspomnieliśmy, żeby zapobiegać parowaniu szyb, prawda, o drożności kanałów odpływowych w podszybiu, prawda, czy tam nie ma liści nagromadzonych. To też należy oczywiście kontrolować. Tutaj takie właśnie, tu mogę taką uwagę zrobić, bo grupa Volkswagena starsza, to już nie będziemy mówić o konkretnie o modelach, ale ma taką wadę, że właśnie zatykają się odpływy w grodzi. I tam, no pod maską, każdy wie chyba o co chodzi w tej grodzi. I tam pod kumulatorem są takie otwory odpływowe. I często, gęsto do nas przyjeżdżają auta, ale to już uszkodzone przeważnie, kiedy przez na przykład obudowę komputera już woda dostanie się do wewnątrz pojazdu, aż do tego stopnia potrafi na przykład przez układ hamulcowy zasać do silnika ta woda dojść. Też takie mieliśmy przypadki. I po prostu to
trzeba jakby tylko podnieść tą maseczkę tak i zwrócić uwagę, czy jest tam ta woda, czy jej nie ma. Tam jest naprawdę dużo wody. Często gęsto jest bardzo dużo wody, bo po prostu jakiś liść, tudzież nawet czasami szmatka do wycierania magnetu jest rzucona i ona po prostu potem przy deszczu spływa do otworu i zatyka. I straszne problemy potem wychodzą. Mieliśmy ostatnio auto, gdzie cała wiązka przy komputerze skorodowała właśnie, czy ktoś tam po prostu nie przyszło do głowy tak zajrzeć, bo z reguły no to możliwe, że człowiek bez doświadczenia, no nie przyjdzie mu do głowy, że tam może być właśnie ten problem, nie? Ale problem jest dosyć poważny i tutaj bym radził, żeby zaglądać. Panie Robercie, znaczy się po prostu profilaktyka, prawda? Odpowiednie wyposażenie auta i myślę, że poranki nam nie straszne. No jeszcze bym dodał, teraz mi przyszło właśnie do głowy, żeby sprawdzić kumulator obciążeniowo. Po prostu są takie testery w warsztatach, myślę, że w każdym warsztacie jest taki tester, tak, gdzie można obciążeniowo sprawdzić wydajność tego kumulatora. To też lepiej wcześniej sobie zrobić, niż potem prosić kogoś i biegać z kablami, ciągać, szarpać i holować auto, tak. No tak, bo różnica 20 stopni dla akumulatora, no to już jest znaczne ograniczenie. Często w dodatnich temperaturach one funkcjonują, tak, zwłaszcza jak auto poprawnie uruchamia się, więc tutaj nie ma problemu, bo wystarczy tam dwa obroty i auto jest uruchomione. Kiedy na przykład temperatura spadnie gdzieś do 2-3 stopni i okazuje się, że nie mamy czym, tak, kręcić i spóźnimy się albo w ogóle. No po prostu czasem nawet bywa, że nie można tworzyć auta, bo schłodzony kumulator mocno traci wszystkie właściwości, łącznie z tym, co tam miał. Nie obsłuży nawet zamków centralnych. Panie Robercie, podsumowując naszą rozmowę, profilaktyka, wyposażenie, przygotowanie się na taką aurę, jaka w jesieni jest. I myślę, że nasze przygody skończą się i spóźnienia do pracy. Na pewno będzie łatwiej. Na pewno będzie. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu serdecznie. Tak jak państwo słyszeli, wszystko zależy od nas. Odpowiednie przygotowanie auta, odpowiednie wyposażenie. Skutecznie możemy sobie zneutralizować skutki porannych przymrozków takiej aury, jaka choćby dzisiaj jest. A teraz dla rozluźnienia kilka krótkich filmów znalezionych w sieci. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia.